Pani słyszała o aferach tutaj rządowych różnych? Nie, nie. No super je. Że jest dobrze? No. I jakie są afery w rządzie? Oj, panie, niech pan nie zbłaś pan kogoś, afery jakieś. No, wymyślą ta pierna i no, ceganita ludzi. Niektórzy ludzie nie mają co do garnka wsadzić, to nie afera? Jak nie mają od pierwszego do pierwszego, za czynsz zapłacić albo i tak dalej. Tak, afera 2 miliardów. Tak. Afera pseudowyborów, no oczywiście, 68 milionów. Tak. Afera skok. Tu mam wydrukowane 98 afer. A ile afer pan ma wydrukowanych z zarządu pana Donalda Tuska? Czy o tych aferach tutaj ludzie słyszeli, rządu? Ja nie słyszałem o żadnych aferach. No co tu, ja wiem, nie mam okularów, nie mogę przeczytać. Słyszała pani coś na przykład? Ja kocham Boga i wierzę w Boga. Pijesz też? Bo już zawsze się przeżegna, nie wstydzi się. Czy o aferach pani słyszała? Na przykład Villa Plus. Tak? No przecież to na pewno, na 100%, bo codziennie podają. No i co pani o tym sądzi? No i dobrze, niech dają, niech dzieci rosną. No już chyba nie ma tygodnia bez jakiejś kolejnej afery rządu, a tymczasem PiS no, dość mocno trzyma się w sondażach. Co o tych aferach mówią mieszkańcy Polski gminnej, powiatowej? Czy w ogóle słyszeli o tym, że są jakieś afery rządu? O tym dziś w komentarzach prosto z Przysuchy, miasteczka no, gdzieś na pograniczu Mazowsza i Kielecczyzny. Adam Feder, zapraszam. Czy mieszkańcy tutaj Przysuchy to słyszeli o aferach rządu? Zmęczeni są tymi aferami, czy wciąż mocno pan popiera PiS, czy nie? A to kogo będę popierał? No, nie wiem, no można tam, jest do wyboru trochę tego. Tuska, złodziei będę wybierał na tych pani. O tych aferach rządu pan słyszał, że są afery? Jakie są afery w rządzie? Oj, panie, niech pan nie zbłaś pan kogoś, że pan jest taki sobie jak ten Tusk. Nie, no ja tylko przyjechałem, wie pan pytać, czy ludzie słyszeli, no, że tam, a widzi pan ile. W rządzie, aferę, pan ma, że aferę był teraz w rządzie. No za nich to było, za tamtych czasów były afery, złodzieje, pierony kradły, a nie. A teraz nie ma? A są, tak, teraz to ludziom wiem, że żyją, a nie tam nawet. Villa Plus na przykład teraz, taka afera świetna. Ej, pan idź, pan cholera, nie daj mi pan święty spokój, a nie tak. Jak pan taki sum jak tu, to będzie pan mi tutaj nerwy psuł. Afery jakieś sobie uznali, no co jeszcze będzie tam wynajdować? Ludzie mieli pomarznąć, wszyscy straszyli się, chleb po 30, no 300 zł, co ile na tym, no i ludzie z głodu nie umarli, nie zmarli, ani nic i na tym. No wymyślą ta pierna, no ceganita ludzi. Czyli pan cały czas mocno za PiS-em? No jasne. Będę tego złodzieja wypiął, tego zjózł dość na krok. No a na przykład ta zbożowa afera teraz, słyszał pan? Nie, wie pan zbożową aferę tam na to. Gdzie pieniądze z OFES-u? Kto ich wziął? Ja wziąłem, czyje pieniądze były? No, wasze? To są na kontach tam u każdym. W dupie sobie nie na kontach, za przeproszeniem, nie na tym. Już dawno i kurwa przypieprzył na tym przeżaranie, tam złodziej. Niech do Niemiec pierdala, tam a jego jest miejsca, nie tu. U nawet nie powiem po te... polskiej ziemi chodzić, rozumiesz? Słyszała pani o aferach w ogóle, że jakieś afery rządu są? Nie słucham panie wcale tego i no i nie, no jak mówię, no. Mm-hmm. A pani będzie głosować na PiS mocno, czy? Mocno będę, jak dożyję. To na PiS? No jak? Jak tu ludzie, czy już się do tego PiSu zrazili, czy cały czas mocno popierają? Jak to jest? No, popieramy. Popieramy. Tak jest, kochamy. A co, krzyże chcą zlikwidować religię, to co to za wiara? A, że ci z opozycja? Nie, no chyba nie chcę. W ogóle słyszała pani o jakichś aferach rządu PiSu, czy nie? Czy... Dzień się słyszy w telewizji bez przerwy. No. A pani słyszała o aferach rządu PiSu? Pani też na pewno słyszała. Ta. Słyszała pani coś na przykład? Ja kocham Boga i wierzę w Boga. PiS też. W PiS też? Bo już zawsze się przeżegna, nie wstydzi się. Ale czy o aferach pani słyszała? Na przykład Villa Plus. Tak? No przecież to na pewno, na 100%, bo codziennie podają. No i co pani o tym sądzi? No i dobrze, niech dają, niech dzieci rosną. Ale Villa Plus, nie 500 plus, czy 800 plus, tylko Villa Plus, że willę przyznają tam zaprzyjaźnionym fundacjom. Nie, 800 plus. A, Villa Plus nie słyszała pani? No nie. O, niech pani zobaczy, tu różne afery takie.
Bo co tydzień to jest jakaś afera. O, o, tyle tego. No i co? Afera billboardowa, afera radomska, afera... Tam też należy się. Proszę? Tam też należy się, żeby PiS był. Radomiu? Tak. No ale tam afera była w Radomiu, tam działki jakieś kupowali sobie, wie pani, że... A, to już było dawno i nieprawda. Przy trasie, żeby zarobić. Zobaczy pani, ile tych afer i co? Ja to tylko w Boga wierzę i nie wierzę w nic. A te, co oni, te resztę mówią, to nieprawda. Myśli pani, że to dęte te afery? Mnie się PiS tylko podoba, więcej nic nie wiem na ten temat. Okay. Dziękuję i życzę wam zdrówka. Zdrowia, wszystkiego dobrego. Jakie tu afery się dzieją? Co na przykład ostatnio? No nie wiem, 800 plus, kolejne, nie, pieniążki, które musimy dać. A to niektórzy mówią, że to nie afera, tylko że to dla dobra wspólnego, czy tam... No, ja wiem, czy dla dobra, żeby a później chleb będzie kosztował 15 zł w sklepie? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jakiś europejski urząd tu wkracza. Raczej. Dla nas to nie, ja to tam się interesuję raczej o emeryturą. Teraz mi ładnie podnieśli, widzisz pan, no. No ale ceny też podnieśli. No, podnieśli. Ja to się dziwię ludziom naprawdę, bo ludzie tego nie rozumią, że ceny wszystkiego idą do góry, a wypłaty stoją w miejscu, podnoszone są o parę groszy, tak? A pan o aferach słyszał, ja tu nawet widzi pan, o, przygotowane. Coś jest, taką... przygotowane. O, pan podtrzyma, bo tu... Okej. Tak, afera 2 miliardów. Tak. Afera pseudowyborów, no 68 milionów. Tak. Afera skok. Getby. No Proszę pana, to jest po 2 zł na łebka. No to co to jest? 2 zł na Polaka. No, bo jest na 30 coś milionów, to oni wielką aferę robią. To nie ma afery. Według mnie to nie ma. Czy wciąż ludzie mocno za tym rządem, czy jednak już powoli odchodzą i się obrazili na rząd? Ja na przykład się nie obraziłam na PiS. Ja to się nie obraziłam. Nie. A dlaczego? Ja panu powiem dlaczego. Jak u nas był sklep, to były dzieci tak głodne, jak tamte rządziły, że ludzie nie mieli, zeszyt już brakowało, bo ja tam chodziłam, przebywałam, brakowało już zeszytu na zapisy, dzieci były głodne, nie było co jeść. Podnieśli mi raz rentny 2 zł, a na drugi miesiąc już to 2 zł zabrali. Była ogromna bida jak cholera. Tyle panu powiem. Koleżankę, bo tak było. Ale teraz emerytom jeszcze gorzej się żyje, podobno niż kiedyś, bo to ta inflacja rośnie. Ale proszę pana, no jak się... No. Ceny są bardzo... No. Ale, rośnie, ale parę groszy... No, ale nie dostała nie. pani... Ale niech nie podnoszą i niech ceny nie rosną w supermarketach. No dobrze, a kto te ceny robi? A kto te ceny podnosi? Te co w marketach są. A jaki opał podniosły? Ile kosztuje opał? 200. Dobrze, no to dalej. Musiała pani mieć dobrze za tamtego rządu. Jednym robią dobrze, drugim źle. Tak, to jest... A tak, to jest prawda. Tak dowodzić, ani tak, tak. Ale... No ale dobrze, że dadzą, jak chociaż podnoszą te ceny. Na węgiel dali. No, te trzy... Dali na tonę, a jak mi potrzeba 5 ton? Słyszały panie teraz jakie afery, że... Słyszałam o aferach. Teraz nie słucham ostatnio, bo jestem chora, na lekach jestem. Na przykład tak... afera zbożowa teraz była. No, no było coś takiego. Villa Plus afera. Nie wiem o tym. Jakaś rakieta przeleciała nad Polską, nikt nie wiedział, co to, gdzie to spadło, po co. Czy tutaj ludzie słyszeli o tych aferach? Słuchać, wie pan, trzeba słuchać radia, trzeba słuchać telewizji. Ja nie słucham. Nie słucham. To więcej nadłożył się. Nie słucha, no. Właśnie. O rakiecie to my wszyscy wiemy, ale co, coś więcej pan wie? Tu mam wydrukowane 98 afer. A ile afer pan ma wydrukowanych z zarządu pana Donalda Tuska? No, żadnych? To... A dlaczego? Bo pan się przygotował, przygotował się tylko z tego, co się pan chciał przygotować. No bo teraz PiS rządzi od 8 lat przecież. Aha, już. Rozumiem. O, na przykład maseczki, o, CBA 10 milionów, no to zginęło. Musi się zająć odpowiednie służby tym i jeżeli ktoś jest winny, no to powinien się zostać skazany. No ale to rzadko właśnie prokuratura chce w ogóle śledztwo wszczynać. Naprawdę? Mi się wydaje, że to tak to nie działa. Pani słyszała o aferach tutaj rządowych różnych? Nie, nie. Nie słyszała pani, że... Jest, super je. Proszę? No super je. Że jest dobrze? No. A te afery różne, co tydzień jakaś afera kolejna? Nie, słyszałam panie, nie. O, afera ministra Szumowskiego na przykład. Aha. Że respiratory gdzieś kupione, pieniądze wydane, nie ma respiratorów, nie ma pieniędzy. Aha, no nie słyszałam o takich, tego, o takim, nie, proszę pana.
Afery PiSu, pan słyszał, że jakieś afery są w ogóle? Słyszałem. Przecież każdy wie, co tu się dzieje, no nie? Co się dzieje? No źle jest, no. Ciągłe rozdawnictwo i tak dalej. Ale to czy to afera? No można no, powiedzieć. Nie afera, no nie afera, no niektórzy ludzie nie mają co do garnka wsadzić, to nie afera. Jak nie mają od pierwszego do pierwszego, za czynsz zapłacić albo i tak dalej. Tu wydrukowałem sobie trochę tych afer różnych. No widzi pan, bo to przez 8 lat to się nazbierało trochę. No nazbierało się, no. Polski samochód elektryczny na przykład, pamięta pan? Miały być. Miały być, no. To trochę afera, że nie ma chyba. Zacznijmy od tego, co będzie. Co będzie? No nic nie będzie, no. No nic nie będzie, no. Czy o tych aferach tutaj ludzie słyszeli, rządu? Panowie słyszeliście, że są... No, ja nie słyszałem o żadnych aferach. Słyszał pan? Nie. O. O. Tyle. No co tu, ja wiem, nie mam okularów, nie mogę przeczytać. I to tu w Przysusze? Nie, to takie ogólnopolskie afery są. Na przykład PCK, teraz poseł, były poseł PiSu właśnie dostał wyrok skazujący, że kradli ubrania z PCK i... A to słyszałem, to o. Słyszałem. No ja na przykład nie słyszałem. Teraz Villa Plus na przykład. Słyszeliście Villa Plus, że willę sobie przy... Pierwsze słyszę o Villa Plus. Pan słyszał o Willi Plus? Nie, tutaj nie słyszałem, dlatego że ja tutaj rzadko bywam. Afera zbożowa? No to mnie to nie interesuje, panie, bo ja się nie interesuję rolnictwem, to jestem emerytem. Pieniądze marnowane na różne rzeczy. Rakieta jakaś wleciała tu przez Polskę, przeleciała, leżała tu ileś miesięcy. Nie oglądali tego, no bo skąd my wiedzieli nawet, że leci ta rakieta, skąd? Lepsze jak piwko. A to reklama jakaś teraz. Pan tu przyszedł reklamę zrobić. Reklamę i no się picie, bo ciepło. A picie to życie, ale nie piwo, tylko cappuccino. O, pan taki optymista. A od piwa to się głowa kiwa. Przyjechałem do Przysuchy popytać, czy ludzie o aferach rządu słyszeli. Czy pan słyszał o jakichś aferach? Nie, tam nie polityczne, ale wie pan, zawsze trzeba tak i ukłonić się na tak. I uśmiech. Zawsze jest tak. Na tak, a nie na nie. Ale o tych aferach rządu czy pan słyszał? Nie. Pan nie słyszał. No to piszcie w komentarzach, co wy myślicie o tych aferach rządu. A czy w ogóle są jakieś afery, a być może one są dęte, może tych afer w ogóle nie ma. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarzów. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Adam Feder, do zobaczenia.